Nie wiem, czy to dobry pomysł. Musisz stąd wydostać, żeby nie wyhaczyć jeszcze much na twarz. 30 mam kamienia. Japońska firma. Wszystko ja tam trochę mikropłatności, ale jak grasz offline, to da się grać free bez problemu. Wiadomo, że będą na gry na telefon, to chyba jest takie prawie 100%, że jakieś mikropłatności będą. Chyba, że grasz w Final Fantasy. Albo jakąś inną grę, która jest portem na telefon, to chyba nie powinno być, ale też nie jest. Ja bym się właśnie chętnie dowiedział, jaka to gra jest, którą ty kochasz, Basiu. Może się okazać, że dzielimy miłość. Właśnie. No bo dobra, to zaraz. Po te artefakty to zaraz. Najpierw zrobię sobie hełm. Dobra, wyleczyłem się. Ona ma... prawie. Ona ma 100 życia tylko. Bardzo mało. Bardzo, bardzo mało, ale... uniki może robić. Więc może w zasadzie jest ciężko ją trafić. I to będzie... to będzie to... co nas tutaj uratuje. Harvest Moon, Joe Edition. Musisz się użerać ze współlokatorami, pilnujesz swego... garca, chodzisz do pracy, rozrywka w postaci gier, Sim Simulator. No dokładnie tak wygląda, no. Tak to jest. Chociaż nie mam jakichś mega problemów ze współlokatorami. Znajdzie się jakiś debil, nie? Zawsze. Ale tak poza tym to... nie, no. Już mogę sobie maskę gazową zrobić. Ale nie chcemy maski gazowej, bo potrzebujemy ubrania, żeby zrobić pit hat. I to jest ważniejsze na razie. Na razie to jest ważniejsze. To jest mega ważne i zaraz będziemy szli. Ale najpierw... najpierwej... może sobie to wyrzucę. Defron Portable? Nie znam. Nie wiem, co to za gra. Jest hełm. Najważniejsza rzecz. Pochodnie wziąć? Pochodnie wezmę. Crockpot. Trzy kamienie. Coś tu łazi. Crockpot może być blisko akurat. Nie ma problemu z tym. Dobra. Słychać jeszcze co nieco te nasze wiewiórki nieszczęsne, ale widzę, że się nie zbliżają. Crockpot, teraz tak jeszcze byśmy sobie zrobili. Piorunochron musi być koniecznie. Piorunochron siekniemy tak gdzieś tu. On to powinno zrobić robotę. Padł. Jaki głupek. Tak. I... dobra, 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 cicho. Piorunochron już jest. Czapka, ale to czapkę przy okazji będziemy walczyć z roślinami, jak będziemy artefakty brać. Teraz kork. Tak zwany. Kork, kork, bo potrzebujemy zrobić sebeczek teraz dużo. Pixel Strike 3D? Wow. Brzmi... dziwnie. Belek, witam, witam, co tam?
Tak, zrobimy sobie standardowo na ekwipunek. Beczki. Beczek to mogę sieknąć tak z... no, dużo. Belek czeka na tego maga w Gotiku, no będzie kiedyś. Gotika bardzo lubię, ale tak, żeby zaczynać od nowa wszystko i grać, grając magiem, no to myślę, że na razie mi jeszcze trochę minie czasu, żebym miał taką ochotę, taką naprawdę wow, bo jeszcze trójki nie skończyliśmy i pewnie, nie wiem, będzie ankieta, to wybierzecie, ale pewnie jakiś dodatek możliwe, że będziemy jeszcze grali do trójki. Let's create Pottery Light. Let's Create to już jest, kurde, wystarczająco ciekawy tytuł. Coś tam się tworzy. Kto wie? Może można nawet coś fajnego stworzyć. Dobra, będziemy mieli sporo beczek. Na razie powinno wystarczyć. Ale musimy uderzać szybciutko na jakieś rośliny. O, na przykład tutaj jest jedna i od razu dostanie bęcki, bo to się nie powinno było wychodzić tak daleko dżungli. Kurde, no i nie zostawiła tego, co chciałem. Trzy takie liany muszą nam zostawić, jakby nie wiem, jak to powiedzieć. Akurat żadną z tych gierek, które wymieniłaś, Basiu, nie znam, ale to nic nie znaczy. Ja nie muszę wszystkiego, ja wszystkiego nie znam, nie jestem wszystko znający, więc... Gra o rzeźbieniu z gliny, w sumie fajnie wygląda. Ha. Cork barrel. A propos właśnie jakichś tam ulepszeń, to myślałem o tym, co Magnum chyba powiedział, tak? Jakiś, kurde, interaktywna mapa do Gotika 3D, ale w sumie zapomniałem o tym aż do tej chwili. Muszę iść po trawę. Znaczy w grze. I ściąć trawę, a nie, że coś tam. Nie, że coś bym kombinował. Tak powiedziałem. Interaktywna mapa do Gotika 3D. Chłe. Gothic 3D. A jest Gothic 2D w ogóle? Co ty? No to dlatego powiedziałem 3D, nie? Jestem takim znawcą, że kurde, wiecie, wy nie wiecie, że jest Gothic 2D, a ja wiem, dlatego mówię, jak mówię o Gothicu 3D, to mówię, że Gothic 3D. Ze mnie znawca po prostu jest. Dobra, nieźle nam idzie, tylko musimy roślin naklepać zaraz.
Co ta wiewiórka tu robi? Pa, normalnie zasadziłem las i kurde wiewiórki chodzą. Cicho, coś chciałem. To od tamtej strony muszę. Myślałem, że gra nie zaakceptuje tego lasu mojego jako las wiewiórkowy. Że one nie stwierdzą, że one nie, że to nie jest godny las wystarczająco ku temu, żeby sobie po nim dochodzić. Dobra, przeczekamy tą noc i pójdę po trawę, a potem od razu idziemy bić rośliny w dżungli, żeby dały nam lianę i po artefakty. Gothic 3, legendarne RPG. No tak jest. No ewidentnie tak jest. Także to będę miał ze sobą. Artefakty z dżungli. Turbina, witam. A jak ci idzie z przygotowaniami na porę mokrą? No właśnie, idziemy bić zaraz rośliny i będę tą lianę, zdobędę 3 liany i już możemy sobie zrobić czapkę przeciwmgielną. Jak widzisz, mam piorunochron i za artefakty mam nadzieję kupić sobie parasolkę i będzie gitara. Ostatnio sprzedałem jakiś płaski dzbanek, który robi jako misko i zdobył kilkaset hajsów więcej niż duży wazon z ozdobami. Akurat widocznie ktoś bardziej potrzebował dzbanka. Widocznie. Albo płaskie dzbanki są najlepsze, tak jak Ansharius mówił. Jeszcze spraya na Biedrony i elegancko. No dobrze by było mieć taki spray, ale jeszcze go nigdy nie robiłem. Ale trzeba zaznaczyć, że nie gram jakoś, nie jestem specem, tak? Że nie gram za dużo. Nie grałem nigdy we wczesną wersję, na przykład, wczesnego dostępu, więc... Mógłbym je sam naklepać. Ale po co się męczyć, jak tutaj zaraz jest miasto. O, jeszcze mój przyjaciel mi pomaga. Dobra. Szkoda czasu na to. Muszę trawy, bo pochodnia jakaś czy coś. Ten spray w ogóle to nawet nie wiem jak go się robi, wiesz? Jeszcze go nigdy nie próbowałem. Ja tam zawsze te biedronki, w sumie to uciekam przed nimi, albo nie, z reguły w mokrą porę nie chodzę do dżungli, bo jest za dużo niebezpieczeństw tam. Jeszcze jak grałem Wormwoodem niedawno, to co chwilę piorunem dostawałem. Czyli mnie goniły biedronki, jakieś tam kurde goryle. Było, nic nie było widać przez mgłę, padał kurde chyba jeszcze deszcz i ten, jeszcze mnie pioruny biły. Także i z reguły się nie pcham. Muszę coś zjeść. Wormwood jest ciężki. Akurat tak się składa, że jak teraz gram sobie na streama w Hamleta od jakiegoś czasu, to kurde najdłużej Wormwoodem przetrwałem, poważnie mówię. To chyba prawie 60 dzień, 55 chyba, 7, 57. Najdłużej. Kurde, bo on nie choruje, nie? On nie choruje, a wcześniej mnie te choroby dorwały mocno i ja trochę jeszcze nie jestem przygotowany na to, jak sobie z tym poradzić. Z tą chorobą. Bo raz mnie zabiła, a tak to... Light bulb, no fajnie, fajnie mieć.
Będę musiał coś na tą, mówię, chorobę wymyśleć dobrego, bo nie jestem specem. Okej, tu mamy taką beznadziejną dżunglę, idę do tej drugiej. Musimy te trzy liany ogarnąć sobie. W ogóle to jest dobra gra dla osób, które mają taki zawód. Dobre pomysły w pełnej wersji są wystawiane na ocenę innych na pewnej stronie internetowej oraz ma się różne wyznania i zadania do wykonania. Chodzi cały czas o tą grę, w której się lepi z gliny? Kurde. Może być dobre. To musi być zajebiście realistycznie zrobione w takim razie. Masz cztery opcje: wormwood, albo nasiona drzew herbacianych, maska gazowa, albo pokrzywka. No i właśnie myślę, że może tą maskę, kurde, wiesz? Bo mam pióra. I chyba maskę gazową w takim razie. Bo pokrzywę to trzeba chyba tam wykopać z dżungli, gdzieś przenieść blisko wody, zrobić maszynę do spryskiwania i wtedy się leczyć, tak? Czyli trochę dużo. Aha, ale sanity spada w masce. Free to play się pytał Basiu, czy to jest, czyli za darmo, nie? Gierka. F2P, czyli F2P, free to play. Za darmo. Ja muszę rośliny naklepać teraz. No i wormwood jest jeszcze fajny, no bo sobie siejesz coś, tak? Od razu sanity ci wzrasta, jedzenie zdobywasz tym samym. W dżungli cię rośliny nie atakują, jeśli nie masz mięsa, no. Kurde, myślę, że wormwood jest niezły. Tylko mówię, strasznie go biją te pioruny i on się podpala od razu. Co nie? I szybko ginie. Kurde, znowu mnie nie zostawił. A nie, nie, nie zostawiło mi tego, co chciałem. No nic, walczymy dalej. Będzie dyszka. Będzie dyszka. Będzie dyszka. Parasolkę może kupię. Tu mamy krzywy. A no właśnie, ciężko też faktycznie, bo on ten. A znaczy, on może sam sobie wytwarzać leczenie z gówna, nitry i z gnilizny. Ale faktycznie jedzeniem się nie leczy. No to jest ten. To jest problem, że on się nie leczy jedzeniem. Pan Wormwood. To jest prawda. Ale no, ja może mówię, dlatego takie mam wrażenie, bo wiesz, na razie najdłużej mi się udało nim przeżyć w Hamlecie. W Hamlecie. Gdzie jest to? Tu, chodź. O, ty łajzo. Kurde, nie chcę zostawić tego, co mi jest potrzebne. Tutaj w Hamlecie są ruiny, bardzo fajne zresztą. Jakieś tam pułapki w tych ruinach są i różne rzeczy można znaleźć. Mi się wydaje, że na pewno lepsze to jest niż te podziemia, co były wcześniej. Te podziemia były słabe moim zdaniem w tym, we wcześniejszych wersjach. Jest pełnia. Jest pełnia. Chodź pani roślino, musimy w świetle księżycą przeciwpierdol spuścić. Jest w końcu.
pierwsza rzecz, jakiej szukam, pierwsza liana, jakiej szukałem. O ty kurde. Dobra, druga, jeszcze jedną, tylko jesteśmy ustawieni. Pierożki najlepsze, tak jest, pierożki najlepsze. Pierożki najlepsze, tylko że ja nie pamiętam jak zwykle receptury, musiałbym sobie zapisać. Udało mi się zrobić pierożki chyba ze 3 razy już. Tam jest jakaś samotna roślinka. Trzeba ją poturbować. Tylko tak, żebym widział, co się dzieje. Kurde, nie chciała zostawić tego, co chce. Pierożki najlepsze są. W ogóle mówię, kocham tą grę, ale kurwa, jak zginę znowu, to już na razie robię przerwę od tego, bo ile można to samo cały czas zaczynać od nowa, nie? Tak tylko przypominam, nie mam zamiaru ginąć. Przypominam tylko, żeby się nikt nie zdziwił. Noż ty łajza, znowu mi nie zostawił tego, co ja chcę. Oj. Chodź, 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 chodź. Ale jeden. Trochę jest to cytat, nie? Kurde, te biedronki już się robią powoli. Za, nie wiem, jutro chyba będzie ta pora. A ja jeszcze czapki nie mam. I parasolki. Dawaj tą lianę, noż ty łajzo, nie da mi liany nigdy, nie. Ta mi da lianę teraz, nie. Jest, dobra, spadam. Bo nie ma czasu, kurde, trzeba tą czapkę robić, bo bez czapki to lipa. O, kolejna dyszka, już 3 dyszki będą. Nawet nieźle. No widzicie, parę razy musiałem zagrać i już teraz mam ogarnięte te pierwsze dni. A tak, to byśmy się, kurde, bawili. Kwestia doświadczenia. Tam w Mount Hill, tam można wejść i tam można, jest takie coś, nie wiem jak to się nazywa, w ogóle nie wiem jak to nazwać, gdzie jak wsadzisz ten nektar, co ja mam, to się zamienia w miód. Jakby co. Jeden przedmiot z mojego domu. Coś się znajdzie. Coś tam się znajdzie. Nie wiem co w sumie, ale coś się znajdzie na pewno. Aha, jeszcze 6 korku. No problemo. Tu jest jeden. Tu jest ubranie i już lecimy. Jeszcze tylko 6 korku. Ze znaczeniem. Może teraz na szybko nic nie wymyślę, ale... Aha, już tutaj ciąłem. Ale jeszcze mogę zeciąć. No wiesz, ja prowadzę koczownicze, tryb życia, co nie? No bo jestem na obczyźnie, więc... Jest, zawsze muszę brać pod uwagę opcję, że się będę musiał przeprowadzić. Więc nie noszę ze sobą rzeczy jakichś takich mega pamiątkowych. Mogę w sumie wam oddać... taki kamyk, który mi się spodobał,
Byłem na wodospadach, na najwyższym wodospadzie w Irlandii byłem i u jego podnóża leżało dużo kamieni. I wybrałem sobie jeden na pamiątkę, mogę wam go dać do waszej sekty, jak chcecie. Ma dla mnie znaczenie sentymentalne na tyle, że ja go zdobyłem na początku naszej mojej wizyty pierwszej w Irlandii, w zasadzie, wiesz, na, tam 9 lat temu. Więc to powinno dać radę. Podejrzewam, właśnie tak wyczułem jakąś aurę magiczną od tego kamienia, dlatego go wziąłem ze sobą. Stwierdziłem, że on musi mieć jakieś właściwości chyba. Bo emanuje od niego energia, która każe mi go wziąć ze sobą do domu i zabierać ze sobą wszędzie, do nowego miejsca, w które się przeprowadza. Także myślę, że on będzie idealny. Fizjologiczny. Dobra, mamy tą czapkę. Teraz coś zjem i idziemy do miasta sprzedać artefakty. Jest nieźle, naprawdę jest, jest dobrze na razie. Myślę. Będziemy mieli trzy dychy. Filozoficzne. O. Ten nektar chyba leczy, ale na razie... Święty kamień księżycowego w pierdolu imienia Krwawego Joe. Idealny kamień. Idealna nazwa dla tego kamienia, to jest... Pasie. To się po prostu je i to chyba leczy trochę. To mięso też leczy, co ciekawe. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest nieźle. Ale idę do miasta od razu chyba. To wyrzucę. Ten spray, kurde. Jeszcze mnie ciekawi. Nie wiem nawet, gdzie to jest. Nie wiem. Light? Nie. Food? Może battle? Ach, przecież mamy pełnię. Nie wiem. To jest to? Blunderbuss? Nie wiem. Nie wiem, gdzie się ten spray robi. Co bym mógł sobie jeszcze narąbać? Drewna mógłbym sobie jeszcze narąbać, bo mało mam. A to jest akurat potrzebne. Wiewiórka postanowiła zawalczyć. Ale to nie był dobry pomysł. Ale kurde, pełen szacunek. Dobra, idziemy sprzedać artefakty. Mam nadzieję, że parasolkę dzięki temu kupię. Tu jeszcze pełno tych wiewiórek jest. Bez obaw. One sobie nowe drzewo znajdują, także luz. To nie jest tak, że ich pozbawiam domu na zawsze, nie? Czy coś. Temu można sprzedać linę, więc... Więc wiecie. I jeszcze jeden gościu. Od razu hajs zaczynam robić, bo nie ma na co czekać. I już będzie trzeba myśleć, kurde, o tej masce powoli, chyba gazowej. Chociażby o tej masce. Tak minimum, to niech to będzie nasze, żeby on jakoś, kurde, dawał sobie radę, no.
dawać hajs za to gówno. Ładnie, ładnie. Ja tu muszę się zarobić w tej grze. Wtedy będzie łatwiej o wiele. Dobra, ty chyba masz. Masz tu jeszcze. I jeszcze to. I mamy 35 ońków. Tam są narzędzia, to lecimy. Może będzie parasol. Co ty chcesz ode mnie, człowieku? Odejdź ode mnie, boję się. Tu chcę wejść. Jest kurde miner hut, też dobra opcja. Bardzo. Za dwie dychy. Dobra, biorę. Kurczę. Dawaj mi to. Ach. Dobra, dawaj to. Już nie mam hajsu prawie. Kurde, następny miner hut to nie chcę. Nie wiem po co mi ten Razor w zasadzie.